Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolne numery od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam Cię widzu bardzo serdecznie, generalnie chciałem nagrać film z CSGO Skinsa dla Was i tak zjeżdżam sobie w dół, patrzę skrzynka na Dzień Kobiet i mówię sobie: no tak, 8 marca, Dzień Kobiet, witam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że życzonka tam poskładałeś mamusi, ciotkom, koleżankom, komu jeszcze. A my dzisiaj skrzyneczka z okazji Dnia Kobiet oczywiście na CSGO Skinsie. 8 zł 40 groszy, tyle ta skrzynka kosztuje. My mamy no dosyć spory budżet, więc ją sobie przetestujemy. Grafika generalnie, no CSGO Skins nas tutaj zdążył już przyzwyczaić, że te grafiki są naprawdę bardzo ładne. 25 zł z tego otwarcie, 101 otwarcie i już tutaj od razu proficik. Jeśli chodzi o skiny, jakie są do trafienia, no to są rękawiczki, jest kosa, no ale skrzynia kosztuje 8 zł, to nie możemy też nie wiadomo czego oczekiwać. 22 zł dostaliśmy z tego otwarcia, pokręcimy sobie trochę na szybkim i no nie będę przez skrzynki za 8,40 stary otwierał przez cały odcinek. No jeszcze mnie aż tak nie pogięło. 21 prawie złotych z tego otwarcia, kręcimy sobie dalej, no może akurat uda nam się coś z tej skrzynki trafić, takiego wiesz, wartego uwagi, no ale też nie ma co się nastawiać, no bo skrzynia kosztuje 8 zł, tak? Jak oczywiście chcesz wziąć udział w kalendarzu, no to daj oczywiście znaka w komentarzu, co sądzisz o tej skrzyneczce. Napisz oczywiście numerek jaki chcesz z kalendarza. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, dołącz na Discorda, bo jest to bardzo ważne, będę to oczywiście sprawdzał. No i użyj kodu Kroksy na CSGO Skinsie, wystarczy zalogujesz się z linku z opisu, jak jesteś oczywiście pełnoletni, bądź oczywiście klikniesz sobie doładuj i jak będziesz chciał sobie doładować, to możesz tutaj kodzik Kroksy pisać przez 2x, który daje Ci 2,50 na start, jak jesteś nowym użytkownikiem. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Więc przed każdą wpłatą kodu możesz sobie użyć i oczywiście 10% za każdym razem zyskasz. No a my już 27 zł dostaliśmy. Mieć 10%, a nie mieć. No to stary, to tak jakbyś poszedł na zakupy, stary. Na zakupy na market, na przykład steamowski. Chciał sobie kupić skina jakiegoś za 100 zł, powiedzmy, tak? Kupuję sobie skina i wujek Gaben by Ci powiedział: a masz jeszcze dyszkę, kup sobie coś ładnego, tak? I Ty powiedział: nie chcę dyszki, nie chcę dyszki. No stary, jak możesz nie chcieć dyszki? Jesteś Polakiem, stary. 75 zł kałacha dostaliśmy, więc bardzo ładnie z tego otwarcia nam poleciało, no ale overall, no to takie trochę męczenie były, no żeby tutaj nikt mnie nie zrozumiał, no ale skrzynka za 8,40 to nie jest jakiś szczyt, to jest, że tak powiem, moich ambicji, tak? Więc zaraz sobie zmienimy tą skrzynkę. Już i tak sporo razy już ją tutaj otworzyłem. Potrafię ładnie dać, więc jak ktoś chce sobie pootwierać i kurczę, chciałem coś powiedzieć, ale w sumie nie wypada, więc tego nie powiem. No ale jak chcesz sobie pootwierać skrzynkę na Dzień Kobiet, no to możesz sobie to zrobić. Skiny też nie są jakieś mega, wiesz, mega słabe, więc go ahead jak chcesz, tak? Ale jest w ogóle nowy USP tutaj, Jawbreaker, nie wiem co to jest za w ogóle kolorystyka na nim, bo nie pamiętam tego skina totalnie, ale wiem, że jest nowy, może sobie potem zerknę, no ale jakby ktoś pytał, to jest do trafienia, tak? 20 zł, wydajemy 25, no jeszcze z dwa otwarcie spróbujemy. No potrafi sypnąć, no zobacz, tutaj profit też. No tutaj delikatnie na minus, więc skrzyneczka jak najbardziej przetestowana i daje ocenkę pozytywną, daje okejkę w górę, tak? A idziemy teraz na battle i sobie battle zrobimy, tak? Wrzucimy sobie tą skrzynkę, no bo dlaczego nie? No generalnie grafika jest przepiękna, bardzo mi się podoba ta skrzynka. No ale ta cena, no ja oczekuję jednak no coś tutaj, wiesz, coś mocniejszego, nie? No ale wrzućmy sobie jeszcze devcase'a z 5. Dorzućmy tak i tak. 2500 zł taka bitwa, no powiem. No taką bitwę aż chce się zrobić, stary, jak ta tutaj skrzynka jest z okazji Dnia Kobiet. No aż chce się zagrać tą bitwę, tak? Aż chce się ją zagrać. Bot Adrian. Zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. Pierwsze otwarcie, no i już bardzo dobry tak naprawdę drop, jeśli chodzi o skrzynkę za 8 zł. A i nie powiedziałem, większość skinów w tej skrzyni jest różowe, więc to też spoko, że tak. tak CSGO Skins tutaj zdecydował, że wiesz, jest szklana dziękołek, no i że tak powiem większość skinów w kolorystyce właśnie takiej różowawej. To jest spoko, ja lubię takie szczegóły, nie wiem jak ty. No ten 5-7-ik sympatycznie, 17 złociszy, jeszcze 5 skrzyneczek przed nami, zobaczmy, może akurat jakieś rękawice polecą. No trzeba zawsze zakładać ten najlepszy scenariusz, tak? No jak ja wchodząc na taką skrzynkę, no to stary, zakładam ten najlepszy scenariusz, tak? Więc trzeba sobie wyznaczyć po prostu cele i je realizować, tak? Zobaczmy, dwie ostatnie skrzynki, scout, do tego 5-7 i zobaczmy ostatnią skrzynkę, co nam tutaj zaproponuje, P90 i PP Bison. No 4 złote przewagi na tych skrzynkach, więc no, nie ma tragedii, nie jesteś jakoś mega dobrze. No ale tutaj no, się zaczyna stopniowo coraz ciężej, że tak powiem. Tutaj obrzyn do skauta. No 50 zł kosztuje ten skaut w Battlescardzie. Zobaczmy dalej, jest emeczka na LTMK. No coś tam więcej kosztuje. Ostatnia skrzynia Death Case, strata 20-30 zł chyba. No ale teraz no już troszkę więcej, chociaż to jest 3 zł tylko mniej od Wellworna, no to no nieźle. No ale Luxurious to się totalnie nie popisał. No jeżeli tutaj te 3 ostatnie skrzynie coś tam nie zaczarują, no to będzie lipa mocna. No te rękawice same 100 zł kosztują niestety więcej mojego przeciwnika. No zobaczmy, no tutaj jakaś delikatna odbitka, może się szykuje. Ostatnia skrzynia, no i GG. No bajka, że tak powiem, tutaj zadecydowała. No kurczę, mogło być lepiej, no. Jest tu jakaś bitwa, widzę. Dołączymy sobie Underdog, bitwa za 4 stówy, pierwsze otwarcie 16-20. Okej, leci skrzynka kolejna. Oj, no w to mi graj, no jak mi daje najgorsze tutaj itemy, no to spoko, niech daje, no na tym polega Underdog, tak? No póki co bitwa dla nas. Oj, ta Petunia, nie wiem czy... No, te dwa ostatnie tak kurczę nieciekawie się robi. Oj, 68, ale zapierdzielił. No tutaj jestem ciekaw jak to będzie cenowo, 58 do 62. No jest póki co w miarę bezpieczna ta ojdź. No 4 dychy, 3 nawet, żeby tu się coś złego nie wydarzyło. No nie wydarzy się nic złego, 500 zł, więc coś tam odrobiliśmy, tak? Coś tam udało się odrobić, więc zróbmy bitawkę kolejną jakąś, już skipniemy tam te skrzynki, bo już chyba macie dość, tak mi się coś wydaje. 65 zł ten def, może Beast jakiś tutaj, może anarchia jakaś, no nie wiem, weźmy Beasta dzisiaj, pomęczmy trochę, 11 skrzynek. Sporawo, nie powiem, że nie. Patrzcie, jaki ładny doplerek. No ja nie mogę. No i mamy Emilii. Siedzeń kobiet, więc no kurczę. Tak chyba nie wypada trochę na pieniądze. Okradać, co? No ale z drugiej strony patelkę bym sobie wygrał, tak? No zobaczmy, 143 zł. No ta EMK może być nieciekawa, 109, no dobra, myślałem, że może być gorzej. To z kilka stów będzie zaraz kosztować. Chciałem w ogóle pierwotnie Underdoga dać, pewnie jak zwykle będę o tym żałował. Będę tego żałował, że tego nie zrobiłem, tak? No, Filter Estet do Battlescard, nieciekawie. Aha, ja myślałem w ogóle, że to te same skina, no tak, no przecież to jest Neo-Noir i Chromatic Aberration. Zapomniałem. Oj, ten gloczek, on kosztuje zawsze coś, 144 zł, przewaga 30 zł, no tutaj no Neo-Noir chyba jednak, co? No ten Neo-Noir jednak jest ciut lepszym chyba skinem niż ta Chromatic Aberration. Oj, ten kałaszek Jaguar, mocno, bardzo wysoko poprzeczka postawiona, no ale no, żeby tu się coś nie zepsuło. 36 zł przewagi, no jestem ciekaw, czy to utrzymamy, no utrzymaliśmy i bitwę wygraliśmy, no 500 zł na plus, no. Bitwę się udało wygrać, no ale taki kurczę, to trochę niesmak pozostaje, tak? Tak troszeczkę, tak delikatnie niesmaczek taki. Dobra, spróbujmy ametysta jednego. Może dzisiaj, że tak powiem. No nie, nie, no jakby po... Dlaczego? Dlaczego? No bardzo bym się cieszył z takiego dropu. Jeszcze raz. Ametyst? No, ametyst. Ametyst. Polegaj na ametyście, stary. To skończysz jak pan prowadzący. No dobra. Ostatnia bitwa of today. Rzućmy... No co ja mogę innego wrzucić? No, rzucam tą szykę na 4 osoby. Niech się dzieje, a ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj złożyć życzonka tam komu trzeba. Rzucam boty i zobaczmy. Jednostrzałowy jest tak zwany. Na koniec filmu. I... No i nie wiem, czy mnie tego nie wygra... Aha, no tak.